Ja wjechałem teraz drogą wojewódzką numer 707 do Rawy Mazowieckiej, czyli kolejne miasto w województwie łódzkim. Tutaj zaraz wita mnie miasto przejazdem kolejowym, wąskotorowym. Oczywiście przejazd bez stopu, bez zabezpieczenia sygnalizacją świetlną, czyli nie mamy obowiązku zatrzymania, natomiast jak zawsze przed przejazdem przez torowisko mamy obowiązek zmniejszenia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności. Ja przez Rawę zamierzam jechać do drogi S8. Wyglądałoby, jakbym tu miał jechać na Łódź. Natomiast mam zamiar jechać do drogi S8, nie do drogi numer 8. Więc chyba się będę musiał podeprzeć jednak nawigacją. Kieruj się na północ. Następnie skręć w prawo. Za 150 metrów jedź dalej prosto. Czyli jednak trzeba jedź jechać dalej prosto. Nie damy rady przelecieć bez nawi. Pokazuje. Za 400 metrów skręć w lewo. Bo tutaj gdzieś w okolicy właśnie Rawy powinniśmy na drogę S8 wjeżdżać. Już się chyba połapałem według tego, co tu jest. Skręć w lewo. Jedziemy z pierwszeństwem w lewo. No szkoda, bo podejrzewam, że tutaj gdzieś byłem w okolicy centrum Rawy Mazowieckiej. Szkoda, że tutaj. 400 metrów. Skręć w prawo. Że tutaj nie było żadnego drogowskazu. Chyba, że ten na Warszawę miałem pojechać. Tu już widzę drogowskaz na Wrocław, czyli będę skręcał w prawo. Skręć w prawo. I troszkę spanikowałem, można powiedzieć, stąd też jednak uruchomienie nawigacji, tak więc można ją sobie spokojnie nieco ściszyć. Tutaj mamy sygnalizację świetlną, sygnalizator typu S1, czyli nie mamy zielonej warunkowej strzałki, sygnalizator kolizyjny, czyli ja jadąc w prawo mam pierwszeństwo przed pojazdami sprzeciwka, ale muszę oczywiście ustępować pieszym po skręcie, jeśli piesi będą przechodzili, a mają zielone światło w tym samym czasie co ja. Ależ piękny, ładny budynek. Szkoła podstawowa numer 1. A jesteśmy na ulicy Kościuszki w tej chwili w Rawie Mazowieckiej. Też można powiedzieć pewnego rodzaju ciekawostka. Rawa Mazowiecka, a w województwie łódzkim. Podobna sytuacja jest chociażby z Tomaszowem Mazowieckim, który również jest w województwie łódzkim, a w nazwie ma mazowiecki, sugerujący, że jest miastem z Mazowsza. Zresztą takich podwórków w naszym kraju jest dużo.
Biała Podlaska czy Gorzów Wielkopolski. A my dojeżdżamy do ronda, na którym będę jechał w lewo, czyli trzecim zjazdem będziemy z tego ronda zjeżdżać. Rondo Jana Pawła II. Będziemy jechać w kierunku Wrocławia. O, a tu po prawej stronie jest hotel. Jakby ktoś chciał, to nie wiem, czy to jest takie obejście tego, że hotele są obecnie zamknięte, więc powstał hotel. Czy po prostu się literka gdzieś straciła, no ale, ale jest hotel, więc... Ale ze wszystkich stron się literki straciły. Jest hotel, być może jest to na obecne czasy sposób na zamknięcie hoteli.